Warszawie odbyła się uroczysta sesja Polskiej Akademii Nauk poświęcona twórczości Mikołaja Kopernika. W pracach sesji wzięli udział wybitni uczeni zagraniczni, przybyli z 12 krajów Europy, Azji i Ameryki. Dwudniowe obrady zagaił prezes Akademii, profesor Dębowski, przewodniczący Komitetu Honorowego Roku Kopernika. Po zakończeniu sesji uczeni udali się do Muzeum Narodowego, gdzie wystawiony został rękopis pomnikowego dzieła Kopernika De Revolutionibus, przekazany narodowi polskiemu przez rząd Czechosłowacji. Z głębokim wzruszeniem pochyliły się głowy uczonych nad pożółklymi kartami manuskryptu, który stał się źródłem rewolucyjnego przewrotu w nauce.